wcielenie Galicji do generalnego gubernatorstwa. W dniu 1 sierpnia teren Galicji został włączony do generalnego gubernatorstwa. Z polecenia kanclerza Hitlera generalny gubernator, minister Rzeszy dr Frank przejął ten obszar w zakres swej administracji. Serdecznie witany przez mieszkańców, generalny gubernator udaje się odświętnie udekorowanymi ulicami Lwowa do gmachu Sejmu Krajowego. W czasie uroczystego aktu państwowego wojskowy dowódca tego obszaru, generał Rock, w obecności dostojnych przedstawicieli sprzymierzonych armii słowackiej i węgierskiej, przekazał suwerenną władzę w ręce generalnego gubernatora. Na stanowisko gubernatora nowego okręgu galicyjskiego mianowany został dr Lasz. Bułgarscy mężowie stanu przybyli do Rzymu. Na zaproszenie Mussoliniego przybyli do Rzymu bułgarski premier Firow i minister spraw zagranicznych Popow. Generalny gubernator dr Frank przyjął na zamku w Krakowie niemieckich lekarzy wojskowych oraz siostry Czerwonego Krzyża, wyrażając im podziękowanie i uznanie za wzorową opiekę czczoną nad żołnierzami, którzy odnieśli rany w walkach z bolszewikami. W czasie podróży po terenach południowej Francji marszałek Pétain, który jak wiadomo wybitnie przyczynił się do zawieszenia broni i który pracuje nad odbudowaniem Francji na nowych podstawach, odwiedził miasto Limozę, serdecznie witane przez mieszkańców. Marszałek zwiedził najważniejsze w mieście zakłady przemysłowe. Tradycyjny taniec ludowy tańczony przez mieszkańców Auvergne.
na plaży Wiślanej. W skwarne dni mieszkańcy miasta gromadnie zbierają się na plażach, aby móc skorzystać z pożywczej kąpieli w Wiśle lub też, aby opalać się w promieniach słońca. W tym roku obficie obrodziły wszelkie warzywa. Wczesnym rankiem posuwają się ku miastu obładowane warzywami wozy wieśniaków, którzy dostarczają je poszczególnym miejscom sprzedaży. Młodzież krajów europejskich nieustannie zgłasza się pod bojowe sztandary do walki z bolszewizmem. Pierwszy batalion duńskiego korpusu ochotniczego opuszcza Kopenhagę. Wśród entuzjastycznych owacji tłumów nowy transport hiszpańskich ochotników opuszcza miasto Madryt. To członkowie niebieskiej dywizji, składający się przeważnie z uczestników walk w czasie walki katolickiej Hiszpanii z komunizmem. Książę Umberto Włoski żegna się z nowymi oddziałami wojsk włoskich, które Mussolini przyznaczył do udziału w walkach z bolszewikami. Walka z bolszewickim wrogiem świata. U wybrzeży Murmańska niemiecka artyleria ostrzeliwuje sowieckie statki patrolowe, które dzięki celnym pociskom idą na dno morza. Daleko na północ wysunięty teren wojenny fińsko-sowiecki. Wojska muszą przeprawiać się przez koryta licznych rzek. Niemieckie oddziały, staczając walki, posuwają się naprzód po bezdrożach i terenach zniszczonych wskutek akcji wojennej. W Besarabii przeszukiwanie przestrzeni leśnych, w których ukrywają się rozproszeni bolszewicy.
Na nieprzejrzystym terenie umocniły się silne oddziały nieprzyjacielskie, mające na celu nocnymi napadami utrudniać dowóz posiłków. Bolszewicy wyłaniają się z lasów i zarośli. Oto dobrana grupa jeńców. Dobrze zamaskowany punkt obserwacyjny pod gołym niebem. Baterie artylerii otrzymują meldunki drogą radiową. Rzeka Dniestr, mająca stanowić naturalną przeszkodę w przełamaniu linii Stalina, uważanej przez bolszewików za trudną do zdobycia, została w międzyczasie sforsowana na wielu odcinkach. Tu tworzy się nowy przyczółek mostowy. Przeprawa wojsk na pływakach i łódkach szturmowych na drugi brzeg rzeki, zajęty właśnie przez oddział szturmowy. Pokonując wszelkie trudności atmosferyczne i terenowe, niemiecka ofensywa czyni nieustanne postępy. W rejonie Smoleńska toczyły się zacięte walki wokół sowieckiej pozycji kluczowej w Witebsku. Oddziały szturmowe posuwają się naprzód dla zabezpieczenia linii kolejowej. Bój o obiekt kolejowy. Z wieży wodnej, zajętej w nieoczekiwanym ataku, roztacza się widok na odległą okolicę. Akcja artylerii na wschód od Pskowa. Wśród zagród chłopskich bolszewicy wybudowali umocnione bunkry, które dla lepszego maskowania w terenie mają wygląd chałup wieśniaczek. Kolumny jeńców suną nieskończonymi szeregami. Podobnie jak inne miasta, również Witebsk został zniszczony przez wojska sowieckie. W sowieckim komunikacie wojennym z dnia 23 lipca zakomunikowano: cofając się, pozostawiamy za sobą wszędzie jednaki wygląd. Spustoszone i spalone miasta i wioski, które niszczą nasi żołnierze na rozkaz naszego towarzysza Stalina. Zespół sowieckich samolotów bombowych znalazł się w opresji. Samolot typu Ju-88 w akcji na tyłach nieprzyjaciela.
Ten oto wielki kolejowy dworzec rozrzędowy został zupełnie zniszczony, a tym samym przestał służyć sowieckim transportom wojennym. Niemieccy saperzy kolejowi naprawiają zniszczone tory kolejowe, układając nowe torowiska, aby umożliwić przewóz transportów z posiłkami i z materiałami wojennymi. Niemieckie eskadry bojowe dokonują swych wypadów z lotnisk w rejonie bałtyckim, atakując sowieckie jednostki wojskowe skoncentrowane w olbrzymich lasach wokół jeziora Peipus. Jak donosi niemiecki komunikat wojenny z dnia 22 lipca, niemieckie lotnictwo, odpowiadając na bolszewickie ataki lotnicze na stołeczne miasta Bukareszt i Helsinki, będące miastami otwartymi, przy udziale silnych jednostek zaatakowało wojskowe obiekty bolszewickiego Centrum Komunikacyjnego i Zbrojeniowego. Bolszewicy donieśli, że tylko jednemu samolotowi udało się przedostać przed zaporę ognia artylerii przeciwlotniczej i nadlecieć nad Moskwę. Jedynym uszkodzeniem miał być lej od wybuchu bomby przed budynkiem ambasady amerykańskiej. Tymczasem, w rzeczywistości, na szeroką skalę rozprzestrzenione pożary w kolanie rzeki Moskwy świadczą o akcji bojowej niemieckich maszyn. Celny pocisk jeden po drugim. Wielki pożar na terenie zabudowań Kremlu. Symbol zwycięstwa Niemiec. Niemcy zwyciężają na wszystkich frontach dla Europy.